Nie ma dobrych informacji w sprawie stanu zdrowia 8-letniego Kamila z Częstochowy, który jest leczony w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Dziecko nadal jest w ciężkim stanie, a rokowania są niepewne. Wybudzanie Kamilka zostało wstrzymane z powodu ponownych problemów infekcyjnych. Długo nieleczone, rozległe rany oparzeniowe, których chłopczyk doznał, powodują u niego zakażenie całego organizmu, połączone niestety z niewydolnością wielonarządową. Przy tak poważnym przebiegu choroby oparzeniowej takie problemy zdarzają się często i są do przezwyciężenia. Kamilek pozostaje więc cały czas w śpiączce farmakologicznej na oddziale intensywnej terapii. Przypomnijmy, 8-letni Kamil trafił do szpitala na początku kwietnia, po tym jak znęcał się nad nim jego ojczym. Chłopiec miał wiele złamań, a także oparzeń. Zarówno ojczym, jak i matka dziecka zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.